do 6 piekoszowskich szkół już trafił nowoczesny sprzęt. Są roboty do nauki programowania, monitory i dywany interaktywne, tablety, laptopy i edukacyjne oprogramowanie. Całość projektu pod hasłem Nowoczesne technologie w aktywnej szkole opiewa na kwotę blisko 900 tysięcy złotych, z czego 790 tysięcy władze gminy Piekoszów pozyskały z unijnego dofinansowania. W ramach projektu szkolenia przeszli już nauczyciele. Na czym polegało szkolenie? Szkolenia realizowaliśmy w ramach dosyć ciekawego projektu, projektu pilotażowego. Było to związane dosyć z taką szeroką akcją, akcją ogólnopolską. To są zarówno szkoły, które biorą udział w jakichś bardzo zaawansowanych projektach, jak i również szkoły takie, które właśnie szukamy, wyszukujemy, aby ewentualnie dorównały poziomom pozostałym placówkom. Oprogramowanie jest dosyć zaawansowane, ale to nie znaczy, że trudne. Zaawansowane to znaczy, że ma dużo możliwości, jest do tego odpowiedni sprzęt. Projekt zarówno obejmuje naukę obsługi sprzętu, jak i również dostarczonego oprogramowania. Tak jak tutaj Państwo widzicie, szkolenia obejmowały możliwość pracy z tablicami multimedialnymi, dosyć zaawansowanymi tablicami multimedialnymi, dlatego że są to monitory, monitory, które możemy wykorzystywać na różnych poziomach. Możemy to również traktować jako zwykłą tablicę, jak i również jako rzutnik bądź dostęp do internetu. Są wyposażone w wewnętrzny komputer. Oprócz takich tablic szkoły dostawały laptopy, dostawały sprzęt, który można było podpiąć do tego typu urządzeń, również z dostępem do internetu. Oprócz tego to wszystko było możliwe do podpięcia także i skonfigurowania, jeżeli chodzi o na przykład roboty. Czyli jeden wielki projekt obejmujący różne zagadnienia, szeroki zakres. No i praktycznie tutaj, jak Państwo widzicie, jesteśmy już w fazie właściwie ukończenia projektu. Jak podkreślano, nowoczesny sprzęt pozwoli nauczycielom na prowadzenie z uczniami inspirujących, interaktywnych zajęć, podczas których można korzystać z bogatej biblioteki gotowych materiałów, czyli grafik, zdjęć, wzorów, rysunków i animacji wyświetlanych na dużych monitorach. Jak wiemy, na pewno młodzież pochłania wiedzę wtedy, kiedy ona jest barwna, kiedy więcej dźwięków do nas dociera, kiedy widzimy to bardziej kolorowo. W tej chwili te tablice multimedialne, one, które są połączone również z internetem, mamy do dyspozycji dzięki temu niesamowitą bazę, wiedzę, jak i również ilość możliwości, które sobie wybierzemy. Nowoczesny sprzęt interaktywny z najwyższej półki już trafił do 6 piekoszowskich szkół biorących udział w projekcie. Ciekawe zajęcia z wykorzystaniem tablic i dywanów interaktywnych, a nawet robotów są prowadzone przez nauczycieli w szkołach w Zajączkowie, Rykoszynie, Łosieniu, Micigoździe, Piekoszowie i Jaworzni. Te zajęcia będą bardzo ciekawe, dlatego że dzieci lubią korzystać z takich środków multimedialnych w obecnym czasie i dzięki temu, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim kursie, będziemy mogli wykorzystywać swoją wiedzę w czasie zajęć, a zajęcia będą przez to bardzo ciekawe dla dzieci na pewno. Będą brały większy udział w tych zajęciach i będą bardziej zainteresowane, w związku z tym będzie przypływ tej wiedzy. Będą na pewno i zadowolone, zainteresowane, będą się bawić w czasie tych zajęć, a właśnie o to chodzi, aby poprzez zabawę dzieci mogły rozwijać swoją wiedzę. Szkolenie dla 11 informatyków z 6 szkół objęło 20 godzin nauki dotyczącej podniesienia ich kompetencji w zakresie programowania. Natomiast 40 nauczycieli poszczególnych przedmiotów odbyło szkolenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas zajęć. Każdy z pedagogów odbył 110 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z czego 54 godziny stanowiły wykłady w budynku szkoły w Piekoszowie. Zajęcia odbyły się w 2 grupach, natomiast szkolenia praktyczne nauczyciele przeszli w placówkach, w których uczą.